Tajemnicze zniknięcie 35-letniej Izabeli P, które wstrząsnęło Polską, stało się przedmiotem intensywnych spekulacji i śledztwa. Fakt, że kobieta była poszukiwana przez policję przez 11 dni, a następnie odmowa przesłuchania z powodu jej stanu zdrowia, dodatkowo komplikuje sprawę. Według dziennikarzy onetu, zaginięcie Izabeli może być powiązane z jej przynależnością do świadków Jehowy. To wskazuje na możliwość, że przyczyny zniknięcia mogły być głębiej zakorzenione w jej osobistych lub wspólnotowych relacjach, choć na tym etapie wszelkie powiązania są jedynie spekulacjami. Jak zauważył rozmówca z wirtualnej Polski, istotne dla śledztwa jest ustalenie, z kim Izabela mogła się przemieszczać w dniu zaginięcia, czy mogła otrzymać pomoc od kogoś, czy jej wyjazd był planowany, czy przypadkowy. Policja musi również zrozumieć, w jaki sposób kobieta przybyła do Bolesławca 20 sierpnia, kiedy to udała się do swoich znajomych. Chociaż Izabela P. jako osoba dorosła może odmówić tłumaczenia się z własnych decyzji, okoliczności jej zniknięcia i nagłe pojawienie się mogą wymagać dalszego wyjaśnienia, aby wykluczyć ewentualne przestępstwo czy zagrożenie dla jej bezpieczeństwa. Jej mąż, Tomasz podkreśla, że przynależność do tej wspólnoty religijnej nie miała wpływu na zaginięcie żony, co może sugerować, że zniknięcie miało inne, niezwiązane z religią przyczyny. Tomasz zachęca również do szukania informacji na oficjalnej stronie świadków Jechowy, co może wskazywać na jego próbę demistyfikacji przekonań o tej wspólnocie. Jednakże, relacja osoby bliskiej parze przekazana dziennikarzom Onetu rysuje inne tło potencjalnych wydarzeń. Ta anonimowa osoba sugeruje, że w społeczności świadków Jechowy, izolacja lub wykluczenie od reszty grupy może mieć poważne, osobiste konsekwencje dla jednostki. Takie wykluczenie, o ile miało miejsce, mogłoby teoretycznie prowadzić do sytuacji, w której Izabela mogła poczuć się odizolowana lub zmuszona do opuszczenia swojego zwykłego środowiska. Ta perspektywa rzuca światło na możliwe wewnętrzne konflikty lub napięcia, które mogły wpłynąć na decyzję Izabeli, nawet jeśli jej mąż zapewnia, że religia nie miała bezpośredniego wpływu na jej zniknięcie. Wiele zależy od kontekstu społecznego i indywidualnych doświadczeń wewnątrz tej wspólnoty, co może być kluczowe dla zrozumienia całej sytuacji. Informacje przekazane przez sąsiadów i znajomych Izabeli P. Skruszyna rysują bardziej złożony obraz jej życia osobistego i jej relacji ze wspólnotą świadków Jehowy. Świadectwa te sugerują, że Izabela mogła doświadczać społecznego ostracyzmu, znanego w tej wspólnocie jako wykluczenie, co może oznaczać całkowite ignorowanie przez innych członków wspólnoty. Taka izolacja może mieć głębokie, negatywne konsekwencje psychiczne i emocjonalne, szczególnie w małej społeczności. Dodatkowo, sąsiedzi opisują jej małżeństwo z Tomaszem jako nietypowe i pełne problemów. Informacje o tym, że mieszkali osobno, a także że Tomasz był jedyną osobą, która ją regularnie odwiedzała, mogą wskazywać na ich skomplikowane i być może napięte relacje. Obserwacje osób z jej otoczenia o zmianach w wyglądzie Izabeli, takich jak zaprzestanie dbania o siebie i wyglądające na zaniedbanie oraz emocjonalne cierpienie, mogą sugerować, że zmagała się z poważnymi problemami osobistymi. Sytuacja, w której Izabela wyrażała chęć odejścia od wspólnoty świadków Jehowy, jest znacząca. Decyzja o odejściu od tej lub innej silnie zintegrowanej wspólnoty religijnej może prowadzić do znaczących życiowych zmian i potencjalnych konfliktów zarówno wewnątrz rodziny, jak i społeczności.